Cześć. Dzisiaj dobre wiadomości. Po 3 tygodniach tej przymusowej kwarantanny nie mam ani jednego sygnału o tym, że ktokolwiek z naszej rodziny białostocko-warszawskiej byłby chory na to podstępne dziadostwo. Nie spieprzmy tego. Ten trend trzeba utrzymać i w związku z tym bardziej nie wychodzić z domu. Wiem, że jesteście zmęczeni, smutni czasem pewnie, zniecierpliwieni, źli, ale nie mamy wyjścia. Trzymajcie się i zostańcie w domu, bo ktoś przecież musi do tej roboty wrócić. A żeby dokądś wrócić, trzeba gdzieś posiedzieć. Aha. Tak. Pozdrawiam tą drogą studentów, nauczycieli, pracowników innych szkół w Polsce. Wiem, że wam też jest ciężko. Jeśli te słowa mogą was jakoś wesprzeć, to niech wesprą. Tęsknię za wami, trzymajcie się i nie wychodźcie z domu łobuzy. Zostawmy to wszystko tak, jak jest, czyli bądźcie zdrowi. Wiem, że to jest banał. W dzisiejszych czasach życzyć zdrowia, ale mimo wszystko życzę zdrowia. Na razie. Hej, dobranoc.